Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dlaczego tego Niemca uderzyłeś teraz? Po kasku. Puk, puk, cześć. Proszę Państwa. Puk, puk. Powiedz, kto tam? Kto tam? Jesteś świnią. To ja wychodzę, ale wrócę zaraz, nie? Jak się, nie, to ty wychodzisz. Jak się powie, że jesteś świnią, to ty wychodzisz, nie? A, to jest tak. No. To ja wychodzę. Wiem, do czego pijesz. Chodzi o pijaństwo. Kiedy ja mam wrócić? No zaraz jakoś, nie? Tak, zaraz, nie? Jak z prawnikami się tamten, nie? Przecież chodzi o pijaństwo. Była głośna kwestia tego, czy minister Kamiński pije, czy nie. Pytał go Dariusz Joński, przewodniczący komisji. I się pogniewał na to Kamiński. A o Kamińskim mówią, że nie jest typowym abstynentem, tylko takim jest po prostu... Tak, już wsiadaj, no. I ten, no. I ten. Ale nieważne, proszę Państwa, chciałem Państwu przedstawić redaktora... Nie mówmy o tym. Redaktora WOC chciałem Państwu przedstawić. Ty, a ty masz wrażenie, że te wszystkie komisje, które zostały powołane przeciwko PiS-owi, to one właściwie PiS-owi robią dobrze? Troszeczkę, troszeczkę. Takie mam wrażenie, nie? Troszeczkę, ale może... Może fałszywe, nie? Może fałszywe. Może też jest tak, że gdyby nie te komisje, gdyby nie bezprawne przejęcie mediów publicznych, wykoszenie stamtąd wszelkich inaczej myślących dziennikarzy, ale przecież wcześniej było tak samo. Stawianie przed przeróżnymi pręgierzami, trybunałami kolejnych polityków PiS-u, może ten PiS już miałby 80% poparcia i oni się tak zdołali zmniejszyć ten PiS zaledwie do 35%. Może też tak być, proszę Państwa. Nie wiem. Słuchaj, podobno wygrali wybory znowu samorządowe, bo mają najwięcej łącznie burmistrzów, wójtów, Lewica. Prezydentów. Nie, PiS. PiS ma najwięcej, ale... Słyszałem, że Lewica wygrała. Ale w dużych miastach, jest ciekawe, nie? Tak jest, w dużych miastach PiS nie istnieje. Nie ma go w ogóle. Nie urosło. No, w jakim dużym mieście rządzi PiS? No w żadnym. Nie, rządzi w jakimś Chełmie, gdzieś tam jeszcze w Siedlce. Chełmie? Tu. Chełmie. Halo. Przez CH. Rządzi tam PiS? Nie. Proszę Państwa, zdumiewające informacje wychodzą na jaw. Otóż jest Fundusz Sprawiedliwości, którym zarządzał Ziobro. No właśnie. Z PiS-u, ale właśnie nie z PiS-u, bo z suwerennej Polski teraz. I jak on tak zarządzał, to on zarządzał w ten sposób, że portal OKO.press teraz ujawnił listę mediów, w których Fundusz Sprawiedliwości za czasów PiS wydał miliony na promocję. Blisko 2 miliony złotych przyjęła grupa Axel Springer, niemiecko-szwajcarska grupa, do której należą Onet, Fakt oraz tygodnik Newsweek. Jeszcze raz, PiS płacił pieniądze za różne rzeczy oczywiście, wszystko lega artis, ale płacił jednak na Onet, na Fakt oraz na tygodnik Newsweek. Jaki wredziocha po prostu Dobski się nazywa, który pracuje w Salonie 24, napisał w związku z tym pewnego tweeta, Marcin Dobski, ja go czytam teraz. Pierwszy, punkt pierwszy. Onet grzmi, resort Ziobry kupuje artykuły zachwalające ministra. Punkt drugi. Wydawca Onetu, Faktu i Newsweeka dostał prawie 2 miliony z Funduszu Sprawiedliwości nadzorowanego przez Ziobrę. Bardzo nieładna jest ta zbitka. To jest takie, powiedziałbym, sugerowanie pewnych rzeczy. Nieładnie, nie? Ale swoją drogą nie zła w to pacu. A jeszcze, bo dlaczego mnie to przeszkadza? Dlaczego nam to przeszkadza? Bo my nie dostaliśmy z Funduszu Sprawiedliwości nic. I mi to bardzo przeszkadza. Zero. Ziobro tak za bardzo mnie nie lubi. Bardziej nie lubi mnie jego żona. Patti Kotti, chyba, tak mi się wydaje. A może nie. Ale generalnie no nie dostaliśmy jednak pieniędzy. Ale może za mało grzmieliśmy. Tak. Grzmieliśmy może za mało. Oczywiście no, nie przeszkadza to w niczym, żebyśmy byli przekupieni przez PiS i dlatego dobrze o nim mówimy i dlatego tak ostro atakujemy opozycję, bo jak wiadomo, dostaliśmy zero z funduszu. Właśnie, ale to strach powiedzieć, co było, jakbyśmy dostali, nie? Byśmy nic nie mówili wtedy. Ale wielkie brawa. Wielkie brawa. Ale myślę, że będą też zadowoleni z tego faktu, bo na przykład już tam bardzo się tym zaczęli interesować i grzać temat panowie Listomasz i Giertych Roman. Ja, Giertych jest dobry, nie? Bo Giertych robi tak zwany efekt mrożący teraz. I kto to był suwar w wirtualnej Polsce? Kto to był, nie? Bo wirtualna Polska napisała Wrzoskowej, że tak chyba, pani prokurator, że tak chyba nie za bardzo udało jej się zgodnie z prawem procedować. I w związku z tym do walki przystąpił Giertych, który robi wszystko, żeby nikt nie podniósł rękę na władzę demokratyczną. Tak. I do pewnego stopnia mu się to uda. Chyba tak, no. Wydaje mi się, że tu na tym przykładzie widzimy, że ten potwór, którego Antypis wykreował, ten potwór w postaci tak zwanych silnych razem,
ale nie tylko nazywajmy ich taką wielką magmą silnych razem, ale tam są bardzo konkretne postacie, które tym ruchem kręcą. Ci tacy nieprzejednani, ci, którzy po wykoszeniu z mediów liberalnych jakichś takich najpierw inaczej myślących. To już dawno temu, już nawet państwo nie pamiętają, że kiedyś w mediach liberalnych byli ludzie, którzy inaczej myśleli. Na przykład, ale inaczej niż to. No i na przykład nie myśleli, że jedynym sposobem na ocalenie Polski przed krwawą dyktaturą jest rząd Donalda Tuska. Byli tacy ludzie kiedyś w mediach liberalnych, tam około roku 2015-16, którzy wcale tak nie uważali. Oni się wtedy nazywali symetrystami. No i potem się ich tam, część ich wyrzucono, część została, ale tam wiedzieli, że nie mogą podskakiwać, bo będzie źle, bo też mogą podzielić los tych wyrzuconych, więc oni się tam naprostowali. No i tacy kiedyś byli, więc oni out, ci inaczej myślący. Potem byli jeszcze tacy wątpiący, no to ci wątpiący też już przestali wątpić. No i teraz mniej więcej w ostatnich 2-3 latach, no to już zaczęło się polowanie na tych, którzy nawet nie to, że inaczej myślą, nawet nie to, że wątpią, tylko tacy, którzy nie dość są entuzjastycznie zaangażowani. Brak entuzjazmu jest. Zaangażowani. To oni są pisowcami. No i tak mieliśmy tutaj, mamy taką sytuację, w której silni razem grzmią na różnych redaktorów, na przykład redaktor Dominikę Wielowiejską, którą pozdrawiam, nazywając ją pisuwą. Wielowiejska pisuwa? Tak. O, to bym się nie spodziewał tego. Kto tam? No oczywiście Wirtualna Polska, same pisiory. No, Słowik tak, szczególnie pisior, no wiadomo. Tak, pisiory przebrzydłe. Jacek Nizinkiewicz, pisior też? Straszny, tak. Też? Tak, tak. To jest żeby? Tak, wyłączam. A go zna, wydaje się, że nie. Wyłączam radio, jak go słyszę, tego pisowca, to taki cytat, który gdzieś to słyszałem. I kto to powiedział? Jakiś silny razem. A, bo silny oni się, razem. Bo oni są silni. Ale oni są słabowaci na umyśle. Tak, oni razem są silni, ale tak. Na umyśle to osobno są w internecie. Słabowaci. Ale tak sobie mówisz, a ich pięść, ich żelazny uścisk się zacieśnia. Bo teraz po tych publikacjach oni właśnie tam grzmią, że haha, wyszło na jaw, dlatego tak bardzo nas atakują, nas silnych razem, w różnych mediach, bo to my mówimy prawdę, a oni wszyscy chodzili na pasku PiSu. No i ani się obejrzymy, jak redaktor Węglarczyk na przykład zostanie pisowcem. Z Onetu. Tak, w końcu. Onet brał pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Tomasz Lis... Zazdrościmy Onetowi. Też byśmy wzięli z dniebańki. Tylko dlatego Tomaszowi Lisowi się udało, żeby się pożegnał, albo z nim się pożegnał. Ja bym bańkę wziął nawet. Z wydawnictwem RASP, bo gdyby był tam dalej w tym RASPie, to nie wiem, czy nie zasiliłby szeregów pisowców. No i ten potwór silnych razem, on coraz bardziej zżera i zżerać będzie środowisko antypisowskie. I love me tender, love me true. Przepraszam, musiałem tak zrobić. Będzie ciężko. Miałem taką potrzebę. Kolegom i koleżankom, którzy funkcjonować muszą w mediach liberalnych, bo no, nie jest będzie to ciężko. I nie będzie to środowisko, gdzie wolna myśl i intelektualna dezynwoltura. Dezynwoltura, trudne słowo. Będzie. Nie trudne będzie słowo. Nie będzie, proszę państwa. Proszę państwa, sami chcieli. Jak sobie pościelesz. Tak, jak sobie wybierzesz, takie masz jagodno. Takich masz silnych razem. Taki masz tramwaj. Tramwaj zwany pożądaniem. Proszę państwa, póki jeszcze można, to wybierajcie niesilnych i nie razem, tylko nas. Nas, no. My będziemy kandydować do parlamentu ogólnoświatowego. My jesteśmy inni. My inni, no. Inni trochę jesteśmy. Inni. Trochę. Nie mówię, że tak całkowicie, ale trochę jednak tam staramy się. No. Proszę państwa, ja no. Co używać? Małych, szarych komórek. No. Proszę państwa, trwa fantastyczny serial pana Jacka Protasiewicza z panią Darią. Jeszcze? Jeszcze, no. I teraz jest taka sytuacja, to jest najważniejsza chyba historia w polskiej polityce. Ja nie oglądałem tych ostatnich odcinków. Otóż, proszę państwa, Daria powiedziała tak. Tak? Jackowi, no. I chyba chodzi o to, że on się jej oświadczył. Będzie. A Daria, tylko wydaje mi się, że jest pewien kłopot. Ślub będzie? Chyba, bo on ma żonę. To nie będzie. A w Polsce nie można mieć dwóch żon. Nie można? No nie jeszcze właśnie. No może kiedyś, jak tam bardziej ten islam, ale na razie nie można mieć dwóch żon. I to jest pewien kłopot. Tak, ale Daria już powiedziała, że tak. Ale nie? Jakby to jakimś takim rozporządzeniem załatwić?
A to, Marszałek to... Hołownia na przykład jakby powiedział, ale że można. Teraz wydaje mi się, że Jacek Protasiewicz nie ma specjalnych tam wejść. Nie, nie ma chemii. Ale krytykuje wszystkich Protasiewicz, na każdego. Kto tam coś powie, to on od razu wiesz, że walka, nie? Taki jest waleczny. Nie wiadomo, co teraz będzie robił. Ale kibicujemy, niech się młodym wiedzie, prawda? I nie ma co podkreślać tego, że Protasiewicz ma 57 lat, a jego wybranka 22. I teoretycznie już mogłaby być nie jego córką, tylko wnuczką, bo jak się to podkreśla, to niektórzy mówią, że się zazdrości, nie? No, tak. To nie ma co zazdrościć, nie ma co podkreślać, po prostu... Zazdrość, straszna rzecz. No, miłość jest... Ale, przecież tam, ale chyba... pamiętają państwo takich polityków, którzy tam uzyskiwali, uzyskiwali unieważnienie małżeństwa, żeby móc pojąć? To ja pamiętam. Myślę, no, że można by tutaj wprowadzić taką nową świecką tradycję, no bo to jak wiadomo... Kościelne tradycje były. Tak, ale jak wiadomo, ten, no, ta nowa władza ma ambicje, ma duże, żeby naszą rzeczywistość społeczno-polityczną jakoś tak na nowo ułożyć. I myślę, że unieważnianie małżeństw drogą rozporządzenia marszałka byłoby czymś takim, co można by, mogłoby... No, marszałek wiele może, teraz będziemy o tym rozmawiać, ale proszę Państwa, zanim przejdziemy do tematu naszego marszałka kochanego Hołowni z TVN-u, to chciałem Państwu powiedzieć, że jest ktoś, kto pozazdrościł Protasiewiczowi sławy na Twitterze, czyli na nowym portalu X, i ten ktoś nazywa się Grzegorz Janiczak i on jest członkiem Rady Krajowej Nowej Lewicy. Otóż pan Grzegorz Janiczak, który jest gejem, podrywał oficjalnie na Twitterze młodego chłopaka. Nie? Ten Janiczak ma 32 lata, ten młody chłopak ma 18 i go tam podrywał, że mu serduszko tam może stanąć, nie? Jak na niego patrzy i takie rzeczy. I on to pisał normalnie. Nie? Wieczorem to pisał. A rano jak się przebudził i przeczytał, to napisał, że to były alkotwity. Napisał tak, czyli napisał, no, że te, i że przeprasza. A nie? Że napisał, że jest w terapii? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie jest w terapii. Ale ty, ciekawsze jest to, nie? Że on powiedział, że on przeprasza i że jest mu trochę przykro i że to alkotwity, ale też to, że tamten ma 18 lat, a ten 32, to nie jest jakaś wielka różnica. To się zgadza, przecież Protasiewicz jest większa. I proszę Państwa, napisał, że to tak właściwie nic złego się nie stało, bo to jest między nim a tamtym chłopakiem, tylko że tamten chłopak nie jest gejem, nie? I że ma dziewczynę, napisał, nie? A to się unieważni. To jest nawet lepiej. Że myślę, że marszałek Hołownia też chętnie to unieważni. A poza tym może się okazać, że ten drugi chłopak, który ma dziewczynę, to on błądzi, nie? A i powinien mieć nowoczesny. Jeśli marszałek Hołownia w ramach porachunków międzypartyjnych na przykład odmówi, to zawsze jest wicemarszałek Czarzasty. Ale ty... Czarzasty to z wielką radością, nie ważne. Ale fajna jest sytuacja z tym Grzegorzem Janiczakiem z Lewicy, bo on napisał coś takiego właśnie, że to właściwie to on przeprasza tego chłopaka i jest mu przykro i tak dalej. I nie ma z tym kłopotu, tylko problem polega na tym, że on podrywał, to tam nic takiego złego nie zrobił. Ale jest pewien problem, bo ten Grzegorz Janiczak jest, ma partnera, czy jest w stałym związku. I to jest pewien kłopot. O, moja żona dzwoni, Izabela. Izabela, nie mogę teraz rozmawiać, bo nagrywam lewego z bicepsem, no. A chcesz pozdrowić kogoś pewnie, nie? Ale to, no... Daj na głośny. Daj na głośny. Na spotkanie w mi. A. Jakieś zespoły dzisiaj. Dobra, będę w kontakcie. Dobra, bądź w kontakcie, bo teraz będziesz nagrana. Bardzo. Cześć, kochany. Strasznie cię kocham, Iza, no. Ale to nie jest na temat, proszę Państwa. I teraz chodzi o to, że oni są w stałym związku. Jak go pilnuję. Izabela ma takie powiadomienia ustawione, jak jest coś dotyczące podrywania, to już tak jest. No. Izabela też jest młodsza ode mnie. A ile? Ale nie tyle właśnie. 30? Nie, właśnie nie. Nie, bo tygodni? 30 to lat my jesteśmy ze sobą, proszę Państwa. Proszę Państwa, z Janiczakiem... jak jeden dzień. Jak jeden dzień. Z Janiczakiem to jest, proszę Państwa, tak... Mam nadzieję, że on Państwa, nie widział... że wy to doceniacie, że ja nie mówię nic o moim życiu prywatnym. Ja ci powiem. Ale wszystko. Mam. A masz jedną żonę tylko. Mam życie prywatne. Tylko jedną żonę masz. Mam jedno życie prywatne. Nie wstydź, patrz, jesteś takim człowiekiem ustosunkowanym, piszesz książki, masz tylko jedną żonę. 5 książek, jedna żona. Ale no. Potwierdzam. 3 filmy, 5 książek. A nie wstydzisz się tego, że tak nieeuropejsko to jest? Nie. Proszę Państwa, z tym Janiczakiem kończąc, bo tak. On nie widzi pewnej niestosowności, że jest w związku ze swoim partnerem, a podrywa chłopaka na Twitterze. To jakieś takie jest zabawne w sumie. No tak. Jest taka sytuacja jeszcze, proszę Państwa, zmieniając temat. Nie zmieniajmy, o lewicy. A to o lewicy, dobra, to te o lewicy. Porozmawiamy o lewicy, bo ja się od lat przypatruję lewicy. Bo ty jesteś lewakiem, to strasznie ich lubisz. Przypatruję się lewicy. To taka ironia była. No. Sardoniczny byłem teraz. Tak. Co to znaczy sardoniczny? Dobrze użyłem? Że sardoniczny byłem teraz, tak powiedziałem. To chyba dobrze? Nie. Nie? Chyba nie.
Ale trudno jest użyć. To sardynka. Trudno jest. Teraz sprawdzę. Użyć. Odpowiednie dać rzeczy słowo niełatwym jest. To mówił ten od fortepianu, co tam... Ringer Springer. To mówił ten od fortepianu, co wyleciał na próbkę. No, tak. No. Muzyk, znany muzyk. No porozmawiamy o lewicy, no trzeba. Trzeba w końcu o lewicy porozmawiać, zwłaszcza, że uwzięły się na lewicę polskie tygodniki. Ja nawet tutaj taki przegląd krótki sobie zrobiłem, bo obecnie nie wiem, czy czytasz tygodniki. Są w Polsce takie tygodniki i one wszystkie jak jeden mąż postanowiły swoje okładki poświęcić lewicy. Pokażemy Państwu te okładki. I tak, tygodnik Polityka, pozdrawiam mojego byłego pracodawcę. Cię dzwonili stamtąd. Sztandar wyprowadzić, lewica na bocznicy, pisze tygodnik Polityka. Tygodnik Powszechny, pozdrawiam byłego pracodawcę. Też cię wyrzucili stamtąd. Gdzie nie pójdzie, to go wyrzucają. Komu dziś potrzebna lewica, pyta tygodnik Powszechny. I wreszcie przegląd tygodnik lewicowy, pisze Partie Lewicy, najsłabsze ogniwa. Tam nie pracowałem, ale... Gdzie tak, nie pracowałeś? W przeglądzie nie pracowałem, a ty? Ale też by cię wyrzucili. Też bym wyrzucili. Bo jego wszędzie wyrzucają, gdzie nie pójdzie. Tam, to nie mam wątpliwości najmniejszych. No i proszę Państwa, no tak, pochyliły się media, jak rozumiem, dobrze życzące lewicy nad lewicą, pokazując, że chyba nie jest zbyt dobrze. Znaczy, a tak... dlaczego tak się pochyliły? Co tam się takiego wydarzyło? No właśnie się nie wydarzyło nic takiego, co powinno się wydarzyć, bo generalnie lewica chyba tak w dół leci. Takim lotem koszącym zbliża się do rozbicia od... Nigdy nie mieli chyba... Dawno nie mieli w każdym razie tylu ministerialnych stanowisk. Takich sukcesów dawno nie mieli. No, zależy jak się na to patrzy. No właśnie. Ty, a jakie tygodnie byśmy przyznali? Włodzimierz Czarzasty, to zaraz dojdziemy do tego. No. Włodzimierz Czarzasty na przykład, przewodniczący tej partii... Ja znam Włodka, no. Tak, wiem, że się lubicie. Tutaj mieszka. Znaczy, Włodzimierz Czarzasty ogłosił na przykład listę sukcesów lewicy w wyborach samorządowych. No i ja wymienił miasta, w których lewica wygrała. Będzie miała swoich prezydentów. Wśród tych miast wymienił na przykład Wrocław. Wrocław wymienił. No, to ja no, słyszałem. Gdzie zwyciężył... Sutryk. Jacek Sutryk, polityk raczej... Popierany przez Tuska. Związany z Platformą. Z Platformą Obywatelską, Koalicją Obywatelską, jak zwał, tak zwał. Jan, to jest fenomen, że oni wybrali tego kolesia, który po prostu tyle tam różnych historii było z nim związanych, a ci z Wrocławia i tak go wybierają. To jest słabość demokracji, wydaje mi się, albo wielka siła demokracji. Wielka siła. No są takie miasta, gdzie można by, Koalicja Obywatelska mogłaby wystawić kij od szczotki i ten kij od szczotki by wygrał. Znamy te miasta, mieszkamy w nich. No, którzy... ja mieszkam na wsi. No tam... Ale tak, przyjeżdżam do miasta tak zażyć miejskości. No i wiesz, no i ta lewica to tak wygrywa właśnie tak według tej konwencji, koncepcji Czarzastego, czyli wygrywa tam, gdzie akurat podczepia się pod Koalicję Obywatelską, to wtedy wygrywa. No i to jest trochę fajne, bo objęli te teki ministerialne, ale z punktu widzenia partii politycznej, która... idzie do ludzi i chce ich reprezentować, mówiąc, że zrobi dla tych ludzi coś, co ci ludzie chcą, żeby partia polityczna zrobiła, to już takie jest niezbyt do końca fajne, bo oni, tak mówiąc krótko, nie dowożą. Nie dowożą i są tego świadomi. Przygotowałem ci takie właśnie nagranie. Takie. Jednocześnie będzie tu moja nominacja do Jachiry Tygodnia. Powtórzmy, że przypomnijmy, że Jachiry Tygodnia przyznajemy najbardziej subtelnym umysłom. Najbardziej, bo uważamy, że pan Jachira też jest niezwykle subtelną osobą, tak, jeżeli chodzi o myślenie. Ja chciałbym tym razem... Niejednoznaczna jest. Niejednoznaczna. Ja tu podobnie, może zupełnie inaczej, jak minister Wieczorek z Lewicy. Minister Wieczorek jest taki minister, działacz Lewicy ze Szczecina, który... Pan Jerzyna jest ze Szczecina, szef wszystkich szefów. Jest, no właśnie. Wieczorek też jest ze Szczecina i on jest zawsze taki... tak z pokorą przyjmuje różne takie... oranka, które wykonują na nim... koledzy redaktorzy. Zresztą zobaczcie Państwo sami. Popatrz. No. Tu musisz play dać. Kiedy studenci dostaną po 1000 zł? Panie ministrze, to już jest naprawdę na poważnie. Ja bym jednemu mógł dać. Tego nie ma wpisanego w umowę koalicyjną. Ja wielokrotnie o tym mówiłem. To jest pewien błąd, który wszyscy popełniają. No tak. Ściema kampanijna. Nie ściema kampanijna. Osoby do 26 roku życia, które kontynuują swoją edukację, zostaną objęte poprzednim programem stypendialnym. 1000 zł miesięcznie dla każdej na studiach. W programie Nowej Lewicy. No właśnie. Pan w jakiej partii jest? A w jakiej koalicji jest? Przepraszam, pytał się pan redaktor. W związku z tym jest trzeci drogi. Dokładnie. W związku z czym ja wszystkim tym, którzy się
mnie pytają, no, mówię bardzo prostą rzecz. Lewica w wyborach dostała prawie 9%. No teraz to jakby dostała 19, 29, mógłbym dzisiaj mówić o tym, czy to zrealizowaliśmy, czy nie. Więc jeżeli mam... Dobra, i tak dalej. No więc myślę, że w tej wypowiedzi, bez bardzo szczerej chyba pana Wieczorka, sprowadza się ten problem lewicy, który ona dzisiaj ma. To znaczy lewica generalnie jest przekonana, ta lewica, którą mamy, że byłoby wielkim szczęściem dla ludzi, gdyby głosowali na lewicę. Niestety ludzie z jakiegoś powodu nie wiedzą, jak dojść do tego. Bo są niemądre. Jakby były mądre, to by głosowały te ludzie na lewicę. No więc nie głosują na lewicę. Bo są niemądre. Więc ta lewica, która ma najlepsze pomysły na świecie... Ja jak będę studentem, to będę głosował na lewicę, żebym dostał 1000 zł. Musi, no. No niestety musi wchodzić w te okropne koalicje, no i się tam podłączać i ogłaszać to jako swoje sukcesy. No ale to niestety... Konsekwencją tego jest to, że coraz bardziej ta lewica się rozmywa w wielkim brzuszku Koalicji Obywatelskiej, coraz mniej jest rozróżnialna od Koalicji Obywatelskiej. Z punktu widzenia wyborcy, który się deklaruje jako wyborca lewicy, który jest przede wszystkim wyborcą antypisowskim, głosowanie na lewicę jest takim rodzajem filatelizmu, no, no dla takich już naprawdę dziwnych wyborców, ale bo ty takie tematy takie poruszasz, takie... Dziwne mają preferencje. Natomiast no, o co chodzi? No trzeba odsunąć PiS od władzy. Tak powiedział Donald Tusk. Trzeba. Tak powiedział Donald Tusk. Trzeba. Czyli głosujemy na Platformę Koalicję Obywatelską, głosujemy na Platformę. A lewica jakaś? No więc jedyną szansą dla lewicy, żeby zyskać jakąś swoją własną markę i zacząć budować swój własny elektorat, a nie tylko elektorat będący jakimś takim światłem odbitym i żeby być zawsze w tej roli takiego partnera, mniejszego brata Donalda Tuska, no to byłoby jakoś robić coś tak po swojemu. A Włodzimierz Czarzasty robi coś dokładnie przeciwnego. Włodzimierz Czarzasty mówi, że wielkimi sukcesami lewicy są zwycięstwa wyborcze w takich miastach jak Wrocław, gdzie lewica się podłączyła pod kandydata Koalicji Obywatelskiej. Więc no, jeśli lewica taką drogą nadal będzie iść, no to ja na pewno pan Wieczorek będzie nam relacjonował tę drogę, natomiast ja chyba wiem, dokąd ta droga nas doprowadzi, a ta droga doprowadzi lewicę pod próg wyborczy już niebawem. Tak mi się wydaje. No. Więc gdyby lewica była spółką akcyjną, no, a ja byłbym inwestorem, no to bym nie kupował ich udziałów. No. Bo coś, ten zwrot inwestycji może być taki maleńki. A teraz, proszę państwa, przejdźmy do tematów gorących w polskiej polityce. A on nie chce rozmawiać o tym, bo on lubi... Ja bardzo lubię lewicę, jak wiadomo. Proszę państwa, pasuje taka lewica, bo on jest antylewicowcem. Chce, żeby była taka lewica koncesjonowana, która ludzi odstrasza od hasła lewica, bo potem lewica. Lewica, no Czarzasty, no to Czarzasty. No to wiadomo, że żaden człowiek nie będzie głosował na taką lewicę. Dlaczego? On no jest, bo może on jest miły. Włodzimierz jest miły bardzo. No miły. Bywa, proszę. Donald Tusk też jest miły. Nie wiem, Marcin chyba. Kierwiński jest bardzo miły, Adam Bodnar, o jaki miły. Proszę państwa, ale przejdźmy teraz do tematów naprawdę ważnych dla polskiej polityki. Nie, Daria Brzezicka opublikowała właśnie tweet z dwoma zdjęciami, które wstrząsnął Europę. I tekst jest króciutki. Jest pierścioneczek, taki obrazeczek, serduszko i jest napisane tak. I klęczy, państwo, że to widzą, my to puścimy. Klęczy Jacek Protasiewicz, lat 57, w kościele na Malcie przed Darią Brzezicką, a potem się tak przytulają. Tak. I chyba będzie ślub, nie? Chyba będzie ślub. Tak mi się wydaje. I naprawdę młodym życzymy tłustych dzieci, nie? Tłusty, bo to tak się mówi, że tłustych to żeby takie zdrowe były, nie? I on tu klęczy, ale kto robił zdjęcie, nie? A ona, zobacz, trzyma chyba w ręku iPhone'a jakiś telefon i sprawdza, co powiedzieć w takiej sytuacji. Jak, nie? Że tam to upadnie. Powiedz tak, nie? Na przykład. Ale to jest miłe, że pani Daria, lat 22, nie zostawiła go, jak go wykopali z roboty, nie? Bo Jacka wykopali z roboty, dlatego, że pokazywał, jakie kanapki robi Darii. A on robił kanapki z ogórkiem. Pamiętasz ten tekst Uwegi? Że tam będę ci robiła kanapki, ona mówi tego takiego policjanta gangstera, nie? Będę ci robiła kanapki, ona, a tamten też robi kanapki. A ona mówi tak, ale nie z ogórkiem. No, a Protasiewicz robił jej kanapki z ogórkiem. No, i to jest bardzo miłe, proszę państwa.
Następny temat, który jest ważny chyba, to jest taki temat. Tabletka dzień po. Otóż pan prezydent nie podpisał ustawy dotyczącej tabletki dzień po, która miałaby być sprzedawana bez recepty 15-latkom nawet. W związku z tym nasz rząd, który lubi tak prawo obchodzić troszeczkę jak falandysz niegdyś, powiedział, że to nic nie szkodzi, że farmaceuci nie mają czegoś takiego jak klauzula sumienia i farmaceuci będą musieli siłą rozporządzenia sprzedawać tabletki 15-latkom, te dzień po, antyciążowe. Niektórzy mówią, że to są tabletki, które zapobiegają ciąży, a inni mówią, że nie pozwalają zarodkowi się zagnieździć, czyli właściwie to jest rodzaj aborcji. Różnie, ale farmaceuci się zbuntowali, proszę Państwa. Powiedzieli, że nie będą sprzedawać tabletek 15-latkom, ponieważ groziłyby im procesy karne. Każdy adwokat, czy tam ojciec na przykład takiej dziewczynki przyszedłby, poszedłby do apteki i powiedział, że zaraz, chwileczkę, bez mojej wiedzy i zgody nie macie prawa przepisywać tabletek mojemu dziecku. Poza tym nie macie prawa zamykać się na przykład z 15-letnim dzieckiem w osobnym pokoju, żeby przeprowadzać wywiad. I myślę, że farmaceuci nie będą tego robić. I to jest kolejny ząg, tak zwany, jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską, jeżeli chodzi o nasz rząd, ponieważ no, nie dowiozą tego, ale próbowali. Próbowali na swój sposób, tak jak oni rozumieją prawo. Myślę już tutaj klasykiem, czyli Donaldem Tuskiem. Tak jak oni rozumieją prawo. A jak myślisz, czy dowiozą postawienie prezesa Glapińskiego przed Trybunałem Stanu? To jest ciekawe właśnie, bo nie wiem, czy to jest ciąg dalszy jakby tego samego rozumowania. Czyli prawo, tak jak my je rozumiemy, właśnie zaprezentował taką postawę niejaki Hołownia, rotacyjny marszałek Sejmu, tak, który stwierdził, że on nie będzie słuchał Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny powiedział, że Glapińskiego nie można postawić przed Trybunałem Stanu teraz. Ale, ale Hołownia napisał, że on jednak nie będzie respektował tego, co mówi Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej. Tak, tak powiedział, Julii Przyłębskiej. Julii Przyłębskiej, prywatny tak, trybunał. Prywatny jest to jej. I w związku z tym mamy pewien spór prawny, polegający na tym, że Trybunał Konstytucyjny ma wyroki, które trzeba respektować, ale o nich nie chcę. Ja teraz znajdę takiego tweeta, gdzie Przyłębska odpowiedziała. No czekaj. To tu ja mam. Masz tego tweeta? Tak. Gdzie Przyłębska odpowiedziała? Tak. No to dawaj, to przeczytaj go, bo to jest bardzo ciekawe. Julia Przyłębska. Pana wypowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami Konstytucji? To to? No. A nie, to w piśmie, to nie tweet, to w piśmie skierowane. No. Ale czekaj. Sekundeczkę. Nie, to pismo, szanowny panie marszałku, nie. Z wyrazami szacunku. Kulturalne jest. Kulturalne, pan, no. Pani profesor. To, o, ja mam już tu, tutaj. Dzisiejszy... To jest ten to pismo. No to tak, ja to miałem, tak. Trzeba powiedzieć to. Ja mogę na głosy czytać. Szanowny panie marszałku. Tak. W nawiązaniu do pana publicznej wypowiedzi, że nie zamierza pan wykonywać... Cudzysłów. Postanowienie Julii Przyłębskiej, tak. Uprzejmie informuję, że postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 17 kwietnia 2024 roku o sygn akt K8/24 zapadło w składzie 5 sędziów i jest orzeczeniem Trybunału. Teraz ty. Przypominam, że zgodnie z artykułem 190 ustęp 1 Konstytucji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Oznacza to, że wiążą również Sejm i jego organy. Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej opiera się na trójpodziale władz. Władzę ustawodawczą sprawuje Sejm i Senat, władzę wykonawczą prezydent Rzeczpospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały. Artykuł 10 Konstytucji. Organy władzy publicznej, stosownie do artykułu 7 Konstytucji, działają na podstawie i w granicach prawa. W związku z powyższym należy uznać, że pana wypowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami Konstytucji, która jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej. Teraz ja. Zwracam się jednocześnie z prośbą o przytaczanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w sposób nie wprowadzający w błąd opinii publicznej co do ich treści. Ha, 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 co za buta.
No, fantastyczna historia, mowa proszę państwa. Mowa nienawiści. To była mowa nienawiści była. Mamy do czynienia... To była czysta mowa nienawiści ze strony Julii Przyłębskiej. Mamy do czynienia z marszałkiem Sejmu, który nie respektuje polskiego prawa. Po prostu nie respektuje. I co mi zrobicie? Nie mam waszego płaszcza i go nie oddam. I co mi zrobicie? No, no po prostu właśnie. To jest nieprawdopodobne, bo gdyby coś takiego robił PiS, to wszystkie organy europejskie, cała Unia Europejska natychmiast by na PiS napadły, a tutaj się to wszystkim podoba. Tylko problem jest jeden. Jak ta władza się zmieni, a kiedyś się pewnie zmieni, za 4 lata, 8 może, za 2, nie wiem. Kiedyś się pewnie zmieni. I taki Szymon Hołownia na przykład będzie w opozycji, to załóżmy, jakaś partia, nie wiem czy PiS, chyba raczej nie na razie, bo PiS jakby nie za dużo zrozumiał ze swojej porażki, moim zdaniem, ale powiedzmy, jakaś partia, która będzie rządziła, może takiemu Szymonowi Hołowni powiedzieć tak. A teraz trafi pan do Berezy Kartuskiej 2, która nie będzie już Berezą Kartuską, bo Bereza Kartuska jest na Białorusi. Trafi pan postanowieniem administracyjnym. I ten Szymon powie tak, to jest niezgodne z prawem. Nie można trafić do ośrodka zamkniętego postanowieniem administracyjnym. A wtedy rząd powie jakiś tam, no niby nie można, ale można, bo my nie respektujemy tego prawa i my inaczej rozumiemy. I w tej Berezie Kartuskiej mogą go trzymać bez wyroku, ile będą chcieli. Bez postanowienia sądu. Ale na przykład, co, najbardziej przerażające w tym wszystkim jest to, fantastyczne. Że jak Szymon, konfrontujesz ty się szykuj. Z tym problemem ludzi, którzy są prawnikami, często praktykującymi i ludźmi na dużym poziomie wiedzy prawniczej, no. B, są przeciwnikami Prawa i Sprawiedliwości. Jak konfrontujesz ich z tym problemem, to oni mówią tak, no ale przecież czy ty oczekujesz od polityków, że nie będą hipokrytami? No właśnie tego oczekuję, no tak. No właśnie. Właśnie tego, oczekuję od polityków że tego, że będą respektować prawo, no. Że tego oczekujesz. No, to oni wtedy mówią, no ale to PiS zabagnił system i teraz go trzeba odbagnić. Nie ma innego wyjścia. No wiadomo, więc, tak. Więc rządzący nie muszą trzymać się przepisów prawa. No więc nie muszą, to, no, nie. Po co? Miałem na ten temat prawo im tylko przeszkadza w rządzeniu. Bardzo ciekawą rozmowę z pewnym prawnikiem kilka dni temu. Przedstawiłem mu taką tezę, hipotezę w zasadzie, moim zdaniem już tezę, o tym, że żyjemy w tyranii. To znaczy system, w którym żyjemy od... Ale to tyrania demokratyczna. Jest to nie demokratyczna. To jest tyrania, która nazywa się demokracją. Zresztą wszystkie tyranie, jak sobie prześledzić historię, mówiły sobie, stwarzały pozory praworządności, pozory demokracji. W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej był Sejm, sądy, te sądy były oficjalnie niezależne, no, tak. Działał system bezpieczników, no, pewnego stopnia nawet funkcjonował, dopiero potem generał Jaruzelski już nawet tego miał dość, tych udawanych bezpieczników i wszystko wziął w swoje ręce i rzeczywiście zamach stanu. Jaruzelski za bardzo Żydów nie lubił, wiesz? Przeprowadził zamach stanu i wprowadził stan wojenny, ale zanim to zrobił, to tak funkcjonowało, więc zawsze są te pozory praworządności. No więc żyjemy w tym systemie, który można zrozumieć, że jest tyranią. Tyrania polega na tym, że mamy władzę, która to władza nie ma żadnej siły, która mogłaby pokazać tej władzy stop, powiedzieć jej nie, tej linii nie możecie przekroczyć. Nie ma takiej siły. Tym różni się obecna władza od poprzedniej władzy. Poprzednia władza, mimo że też różnie sobie poczynała, to ona miała przeciwko sobie bardzo silne antypisowskie media. Miała przeciwko sobie instytucje Unii Europejskiej, w tym Komisję Europejską. No i miała na przykład przeciwko sobie środowisko prawnicze i bardzo wiele innych takich mocno osadzonych opiniotwórczo, symbolicznie środowisk. Obecna władza tego nie ma, bo po pierwsze media zostały przejęte i jedynie gdzie można sobie ten stan rzeczy pokrytykować, no to bardzo łatwo powiedzieć, że są jakieś pisowskie media, chociaż jak ujawnił Marcin Dobski i inni, akurat to nie ci byli opłacani przez poprzednią władzę, tylko ci antypisowcy, ale to już zostawmy. Unia Europejska jest zachwycona, wszystko jest w porządku. Biden też jest zachwycony. O ile pamiętam, nie? Znaczy nie wiadomo, no, może teraz pamiętam, nie wiadomo. Podobno, nie? Tam niektórych rzeczy zapominam. Mam nadzieję, że Mark Brzeziński, ambasador może USA, mu przypomina, nie? troszkę zagalopował w tej swojej miłości do Adama Bodnara i że to jakoś zostanie powściągnięte, no ale na razie nic na to nie wskazuje. I wreszcie po trzecie, środowisko prawnicze też jest zachwycone. Środowisko prawnicze, bardzo im się nie podobało to, że ktoś podważa ich monopol na rację, naprawdę, więc byli totalnie przeciw.
No, no może no, niecałe, ale generalnie no, chyba... 93%. Chyba masz rację. Więc nie ma takiej siły, która mogłaby temu tej władzy podskoczyć. Nie ma takiej siły. Na co ten mój rozmówca się w zasadzie zgodził. Powiedział, no takie mamy, taka jest sytuacja. Więc co, no mamy tyranię, proszę państwa. Trzeba jakoś żyć w tej sytuacji. Wybraliśmy ją wybraliśmy ją my Polacy demokratycznie, no i mamy to, co chcieliśmy. No, także, także proszę państwa, tak jak mówię, jest pan świnią. A nie, to teraz ja wychodzę, tak? Fajne, to są takie rzeczy, które mogą się do ludzi przyczepić, niestety, bo do Zębaczyńskiego przykleiło się, że jest... Naleśnik się przykleił do niego. I że jest członkiem też. A. Że jest członkiem, naleśnik się przykleił, a na przykład do Ziobry się przykleiło kiedyś, że jest pan zerem. Panie Ziobro, nie potem było, że zero, nie? Tak. Do końca już jego życia będzie, że jest ale... zerem. I tutaj jest pan świnią, no to takie... Tylko ja nie wiem, czemu miało służyć to pytanie, czy on był pod wpływem alkoholu, czy środku, jakby... Nie wiem. Dziwne na to jest takie... Na pewno ustaleniu stanu faktycznego. No... Jakże mogłoby być inaczej? No, tak, tak. Wszyscy teraz żyją, proszę państwa, wyborami do Europarlamentu. Niektórzy mówią, że do Europarlamentu idzie się dla pieniądzów. Tam 70 tysięcy złotych się zarabia w przeliczeniu. I to już jest godnie. To już za 70 tysięcy złotych miesięcznie to już można żyć. Nie? To już się jakieś opłaci rachunki. Można nawet... Jak, to, już jest, to można nawet oszczędzić, nie? Jak ktoś jest liczy krupą, to można coś oszczędzić, nie? Z Poznania. No, albo tym. A centusiem z Krakowa też są. Krakowa. Można być, no. Wielko lub Małopolskie. Proszę państwa, i chyba jedna z ostatnich informacji. Zawsze to w ogóle nie odpędzamy. Chyba jedna z ostatnich informacji w naszym dzisiejszym programie. Otóż Rada Mediów Narodowych żąda danych o zarobkach i zwolnieniach. Pisma do TVP i Polskiego Radia informuje portal Wirtualne Media. Rada Mediów Narodowych, której decyzje są ignorowane przez sądy, we wtorek wystosowała szereg wystąpień. Do ich treści dotarł portal Wirtualne Media. Rada Mediów Narodowych żąda m.in. informacji o pracownikach, zarobkach i zwolnieniach w TVP. No ale tam za bardzo nie chcą gdzieś tej informacji, ale o co chodzi? Jak tak zwani pisowscy dziennikarze odchodzili z pracy w Telewizji Polskiej i nastali ci dziennikarze, raczej platformiano-lewicowi, to o tych platformiano-lewicowych nie można pisać i informować, ile oni zarabiają, bo czyż powiedział, że on pracuje w spółce jakiejś, to spółka zarabia, a nie on. A o tamtych takich Pereirach, czy tam Adamczykach, czy Olechowskich, to można było pisać, nie? Bo to wtedy, bo proszę państwa, w Polsce można też zarabiać pieniądze słusznie i niesłusznie, nie? I jak ktoś zarabia słusznie... To samo z grubsza. Tak, jak czyż zarabia na przykład słusznie, nie? Oraz chwalebnie. Niektórzy mówią, że 7 dych też na miesiąc zarabia. To wydaje mi się, że to jest taka... że można żyć za to, nie? Że oszczędnie, ale... że można żyć. Natomiast nie chcę o tym informować, ile... Bo po co to komu, nie? Po co jątrzyć, nie? I mi się to podoba bardzo właśnie, takie podejście ale Telewizji Polskiej. Ale czy ty oczekujesz od polityków, że nie będą hipokrytami? Nie, nie, nie. Ja, proszę państwa, znam kogoś, kto twierdzi, że jego kuzyn zna kogoś, kto ogląda te wiadomości o 19.30 w Telewizji ale Polskiej i Czyża się... widział też, nie? Znaczy, podobno jest taki coś. Tak. To a propos oglądalności. No. Ale to się okazało, że to był podstawiony ten. Ty, ale to jest w ogóle ciekawe, jak bardzo w ciągu kilku miesięcy można rozwalić oglądalność Telewizji Polskiej, nie? Bo to w ogóle zostało sprowadzone do parteru. No, ale to... No tak. Proszę państwa. No po co komu media w Warszawie publiczne, jak są... No, W Niemczech jest bardzo dużo różnych, i to nie tylko w Berlinie, bo jest też centrala w Monachium, ośrodek regionalny jest w Hamburgu, gdzie tam jeszcze tam w UDR, w Düsseldorfie, czy tam w Kolonii, więc są media. Po co tutaj mają być? No. O ty, Krajowa Rada, bo tu czytam jeszcze Wirtualne Media. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przeprowadziła monitoring programu informacyjnego tego Czyża właśnie, 19.30. Regulator opublikował raport z 13 stronami zastrzeżeń. Nie są to poważne zarzuty. Krajowa Rada Radiofonii zresztą zarzuca pomijanie tematów pokazywanych. Nie są to poważne. No, to niepoważne. Pomija się pewne tematy, ale to chyba słusznie. Wirtualne Media, dobrze, że się już naprostowały, bo tam też były na liście hańby Funduszu Sprawiedliwości. Tak? Ten portal był, więc no. Tu rozumiem, że... Ja też bym chętnie... Zmrożeni oddechem Romana G.
Ty, jakbym miał przyjąć zjebańki jak Axel Springer, to bym się zastanowił ewentualnie nad hańbą, nie? Trzeba by było powiedzieć, czy się opłaca, nie, się zhańbić troszeczkę. Znaczy, nie wiem, czy Axel zhańbił, no tylko takie trochę to jest dziwne, że krytykują, a potem no, może tak mniej krytykować. Proszę Państwa, bardzo Państwu dziękujemy za to, że wysłuchaliście naszych najważniejszych informacji. Przypominamy, że informacją numer jeden jest to, że Daria powiedziała Jackowi tak. Dzieli ich tylko 57 minus 22, to ile to by było? 30. Ale ile? Groszami. 5. Ci powiem. To 35 lat tylko. I moim zdaniem to nie jest jakaś wielka różnica wieku, nie? Że to jakby to nie przeszkadza. Jak ja miałem 35 lat, to. To miałeś różnicę wieku jakąś? To mnie wtedy. Gdzieś mnie wywalali z jakiejś redakcji. Tak, a ciebie to co rok gdzieś wywalają? Nie, ten. Nie, w ostatnim roku to cię nikt nie wywalił chyba, właśnie, nie? Właśnie. No to już chyba to pora. Był dziwny rok. Tak jak się zaczyna ogniem i mieczem. Rok 1648 to był dziwny rok. To był dziwny rok. To był dziwny rok. Proszę Państwa, proszę pochwalić nas w komentarzach, jeżeli na to zasługujemy, a jeżeli nie zasługujemy, to proszę nas pochwalić i Rafałowi napisać coś miłego. Ja mam taki trochę problem, że dzisiaj tak mało było śmiesznie, bo jakoś tak dzisiaj mam wrażenie, że bo poważne tematy wszystkie te tematy były bardzo poważne. Bardzo poważne. Ale ja nie wiem, jak się śmiać z tego, że w Polsce panuje tyrania. Nie wiem, muszę tak opracować to jakoś. Poza tym też na przykładzie tego działacza z lewicy proponujemy Państwu, żeby Państwo tego Grzegorza Janiczaka, żeby Państwo, jakby, jak Państwo tam na przykład nadrinkują się, czy coś trochę, się każdemu może zdarzyć, tak. To żebyście Państwo odkładali telefony i komputery, nie wchodzić na media społecznościowe, nie pisać, nie podrywać to bardzo, nie, bo to człowiek potem rano wstaje. Najlepiej kupić safe, bo zamknąć w tym sejfie, kluczyk zjeść, albo i potem się między warzywa. I potem, proszę Państwa, jak wiadomo, że człowiek się napije, to odważy w to stronie. I człowiek wtedy rano wstaje i mówi tak, ktoś mi się włamał na konto, nie? A potem okazuje się, że włamał się Mr. Hyde, nie? Że Jekyll poszedł spać, nie? Troszeczkę nadrinkowany, a w tym czasie Mr. Hyde się włamał i tam nawypisywał, nie? Można testować komputer i w tapczanie. Tam, gdzie dokumenty się chowa, tam też... Ja nie mam tapczanu w domu w ogóle. Nie masz tapczanu? Nie mam, no. To nie mam gdzie schować. To se kup. To se kup. Bidusie. Bidusie. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy. Dziękujemy. I to ja dziękuję. Oglądajcie nas i polecajcie nam. Trzymajcie się. Teściowej polecajcie. O właśnie, tak. Słyszeliśmy, że teściowa nie ogląda. No, teściowa powinna oglądać. To za co, proszę Państwa, uważamy, że ruch teściowych jest silny, zwarty i gotowy. Ale rzeczywiście, gdyby namówić każdą teściową w Polsce, żeby nas oglądała, to myślę, że... Byśmy byli bogate. No. Nie to, co teraz. Nie to, co teraz. Dziękujemy bardzo i życzymy Państwu pięknego dnia.